Zagadka. Co kosztuje 24,5 miliona złotego i ma podreperować reputację podupadającej w opinii publicznej stacji telewizyjnej specjalizującej się w szkalowaniu różnych grup społecznych nieprzychylnych aktualnie panującej władzy? A? No nie zgadniecie. Mianowicie Tomasz Kamel. Tak, Tomasz Kamel, który przedstawia TVP Kobieta, no... Wypada, że mężczyzna przedstawił coś takiego. Różowy świat, pełen kwiatków, brokułów parujących, wyjmowanych z różowiutkiego piekarnika, w różowiutkiej kuchni, z różowiutkim czajniczkiem. I obok jest różowiutka wanna z różowiutkimi kulami do kąpieli i dziwny i ty faliczny obiekt, z którego strzelamy różowym konfetti do budki, hehe, z lodami. Następnie możemy sobie wejść na czerwony dywan pod różowym sufitem, a w złotej przymierzalni popucykować się tak jak to baby zwykły robić, które też takie dziwne wianki na głowie mają, też różowe kwiatuszki i w tej swojej różowej kuchni pikcą różowe rzeczy dla Tomasza Kamela, ale jak w najgorszym odcinku Scoobiego Do Ever, Tomasz Kamel też się okazuje kobietą i tak oto powstaje TVP Kobieta, taka jak ty. Czemu się nie śmiejecie? Czemu się nie cieszycie? W TVP nie tylko i wyłącznie już mówimy o chmurze wirusowej unoszącej się nad demonstrującymi przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego kobietami, ale mówimy o ich potrzebach, o gotowaniu, o brokułach, w różowym piekarniku, o gotowaniu wody, w różowym czajniczku, o strzelaniu z dużych kustasoidalnych przedmiotów konfettimi, w różową budkę z lodami i o tym, co przeczytacie w pani domu. W czterech kątach, w różnych babskich serialach o perfekcyjnej pani domu, na YouTubach, w kanałach o malowaniu się. No czego nie rozumiecie? No przecież dla bab, dla kobiet to jest content profesjonalny, 21-wieczny. Gdzie mam problem z tym zwiastunem i z tą narracją? Przede wszystkim w tym, że jeżeli wejdziecie do przysłowiowej księgarni internetowej, okay, i zaczynacie szukać sobie książek, to nie wejdziecie w kategorię, na przykład będąc w mojej pozycji, dla mężczyzn, ponieważ takiej kategorii nie ma. I jeżeli sobie pójdziecie do kiosku i spytacie o magazyny dla mężczyzn, to dolary przeciw orzechom, że dostaniecie prędzej Playboya lub Hustlera, a nie Men's Health albo, ja wiem, Newsweeka. I w ogóle dlaczego pomyślałem o Newsweeku? A dlatego, że w kulturze przedstawia się właśnie zainteresowanie polityką, nauką, techniką jako domenę mężczyzn. A gotowanie, ubieranie różowych ciuszków, strzelanie z kutasoidalnych przedmiotów, no dobrze, może nie strzelanie z kutasoidalnych przedmiotów, nie jestem w stanie zrozumieć, o co chodziło w tej scenie, ale na pewno malowanie się i zainteresowanie modą to jest domena kobiet. Traktuje się to jako domenę kobiet, traktuje się to jako coś, do czego trzeba wychować dziewczynki, które mają umieć się ubrać, mają znać się na stylu, a przecież facetowi wystarczy t-shirt z napisem Everlast i on już będzie ubrany na każdą okazję. I później taki facet idzie na rozmowę kwalifikacyjną do jakiejkolwiek korporacji, jest straumatyzowany tym, bo nie umie krawata założyć, więc jest takie trudne zrobić pętlę i przełożyć. Oj, biedny. Niech mu ktoś pomoże i na film osobliwie zobaczycie bardzo często, jak kobiety pomagają facetom założyć krawat. No ponieważ to jest ich domena, wiadomo. No dlaczego? Bo krawat to jest ciuch. I zmierzam do tego, że można byłoby sobie zadać bardzo podstawowe pytanie. To znaczy, dlaczego jest tak, że w kulturze pewne rzeczy są określane dla kobiet, a rzeczy, które określane są dla mężczyzn, i tak dotyczą kobiet? Dlaczego tak jest? Niech ktoś mi da jeden argument, dla którego ja nie mogę sobie wejść do księgarni, skoro jest wolny rynek i równość,
i znaleźć sobie w zakładce dla mężczyzn jakąś, nie wiem, powieść przygodową o Indianach i kowbojach, dajmy na to. Czyli coś, co historycznie w szkołach zwykle zalecało się do czytania chłopcom, dziewczynki kierując w stronę Dzieci z Bullerbyn, Heidi Dorasta i Ani z Zielonego Wzgórza. Dlaczego nie mogę tego zrobić, skoro jest wolny rynek i równość? Z bardzo prostego powodu. I to nie jest mój pogląd, tylko to jest to, jak została zaprojektowana przez wiele, wiele wieków kultura. Kultura została zaprojektowana z myślą o mężczyznach. Po prostu. I ta zakładka dla kobiet to jest informacja dla facetów, żeby się trzymali od tego z daleka, a dla kobiet, o proszę, proszę, wydzieliliśmy wam, dla was specjalnie. You, the people. You, the women. Oczywiście nawiązuję do najgorszego filmu Nolana z trylogii batmanowskiej. Ten obszar i możecie tu sobie buszować, nie przeszkadzając facetom w tym, jak oni sobie będą oglądali książki popularno-naukowe, sensacyjne, fantastykę, science fiction, kryminał, horror itd., itd., itd. No i oczywiście literaturę piękną. To jest dziwne i niepokojące, w każdym razie powinno nam się takie wydać. Dziwne i niepokojące. Dlaczego tak zostało to zaprojektowane? Gdy tymczasem nie zastanawiamy się nad tym. Nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego w ramówce TVP Kobieta są takie filmy jak Czekolada i podobne kojarzone z, nie wiem, gatunkiem komedii romantycznej albo obyczajówką. Dlaczego w ogóle powieści obyczajowe traktowane są tak per nogam? No aha, kto by tam czytał Katarzynę Michalak, kto by tam czytał Narodzo z Lewiskiem, nie, tylko to są takie babskie rzeczy, to nie jest kultura wysoka. Bardzo często mówię na tym kanale o tym, że fantastyka jest w ten sposób deprecjacyjnie traktowana, że kultura niska, pulpowa, pulp fiction, jak to się mawiało, nieprzypadkowo film Tarantino się tak nazywa, że to jest taka komercha dla mas. I tak samo jest niestety z literaturą kierowaną dla kobiet. Dlaczego obyczajówka to jest coś takiego gorszego? Różowe okładki i jakieś stokowe obrazki facetów z klatami. Przyjrzyjcie się temu, w jaki sposób kodowanie kolorystyczne, identyfikacja wizualna modelują nasze postrzeganie kobiet w kulturze. Dlaczego strony z grami wideo dla kobiet są różowiutkie? Takimi przeglądarkowymi. Dlaczego w ogóle, myśląc o grach wideo, mieliśmy przez długie, długie lata w branży trudność z wyobrażeniem sobie dziewczyny rżnącej w Call of Duty? A prędzej widzieliśmy ją w Farmville'u albo w Plants vs. Zombies. Bo rozumiecie, są zombiaki, ale one atakują rośliny, a to kobiety zajmują się roślinami, więc... To bardzo daleko sięga i mógłbym takich przykładów podawać bardzo wiele. Ale nie muszę tego zrobić, bo zajmuje się tym pewna gałąź humanistyki. Nazywa się Gender Studies. Tak, to ta sama, która według ekspertów z TVP jest ideologią. Co wprawdzie trzeba przyznać, że jest takim dobrym uderzeniem wyprzedzającym, bo jeżeli rozbrajamy jedyną i wyłączną dyscyplinę humanistyki, która jest w stanie krytycznie przeczytać tego rodzaju reprezentacje i pokazać, ale zobaczcie, to są stereotypy, zobaczcie, to nie jest przypadkowe, zobaczcie, modelujemy kulturę w taki sposób, żeby pokazać, że kobiety są jakąś jej osobną częścią, że tworzą sobie swój różowy, kąpiłkowato-winno-czekoladowy świat, pełen brokatów i konfetti. Jeżeli faceci zachowują się tak, kobiety są zniewiaściali. To jest negatywne określenie. Jeżeli mówimy, że ktoś się zachowuje niemęsko, to jest negatywne. Jak mówimy, że się zachowuje męsko, to jest pozytywne. To nie jest rzeczą przypadku i tym się zajmują studia genderowe. Tylko jest problem pewien w takim małym, nadwiślańskim kraiku, w którym ani dudu po angielsku. I no i nie wiada. Że angielskie seks i angielskie gender różnią się. I mamy dwa słówka na określenie dwóch przejawów płci, czy płciowości. Tego, który jest związany z tym, co jest oczywiste i bezsprzeczne, to znaczy chłop wygląda jak chłop i baba wygląda jak baba, ponieważ ma taką, a nie inną budowę ciała, nie wnikając w szczegóły. I jeszcze jest druga kwestia, tak? To znaczy ta strona kulturowa, to w jaki sposób postrzegamy kobietę, to dlaczego ja w tym momencie nie mam nałożonej szminki. Bo akurat nie jest
to zgodne z tym, w jaki sposób manifestuje swoją płciowość. Nie mam takiej potrzeby wewnętrznej. Są ludzie, którzy mają taką wewnętrzną potrzebę. Problem polega na tym, że bardzo często ta wewnętrzna potrzeba ma źródło zewnętrzne, bo ktoś nas tego nauczył, ktoś nam to pokazał, ktoś nam powiedział, że tak wygląda świat. I wszystko jest w porządku, jeżeli to tłumaczymy 5-letniemu dziecku. Ale gorzej, jeżeli 30, 40, 50, 60-latkowie łapią się na tego rodzaju przekaz i ulegają takim stereotypom. I TVP Kobieta jest kolejnym, bardzo dobrym przykładem tego, że musimy nauczyć się w Polsce rozróżniać te przejawy płciowości. Ja wiem, że nie mamy na to odpowiedniego słowa. Mówimy płeć. To też jest swoją drogą, czy mogłoby być przedmiotem studiów genderowych, dlaczego w Polsce nigdy nie wykształciło się językowe zapotrzebowanie na określanie innych przejawów płciowości, bo nie mieliśmy nigdy takiej potrzeby. Jesteśmy bardzo tradycyjnym społeczeństwem, wychowanym w taki i inny sposób, głównie w wierze katolickiej, przez całe wieki. I to też jest odzwierciedlone w naszym języku, ale naprawdę trzeba się, myślę, zastanowić, dlaczego w innych językach wykształciły się słowa, i to w naprawdę dość dawno, pozwalające na określenie innych przejawów płciowości w kulturze. I może też zastanówmy się, czy naprawdę jest tak, że jest popyt na tego rodzaju kanały i na tego rodzaju kategoryzowania literatury. Bo gwarantuję, że gdyby był popyt, to mielibyśmy także TVP Mężczyzna. A TVN Style dotyczyłby także stylu męskiego, a nie tylko i wyłącznie kobiecego, żebyście nie myśleli, że to się dostaje tylko i wyłącznie TVP. Dla każdego coś przykrego pozostaje wierne swemu tytułowi i obrywa się absolutnie wszystkim. Ale w tym wypadku chciałem zachęcić was do spojrzenia na kulturę w trochę mniej sztampowy sposób i do nieulegania przekazom medialnym. Ponieważ przekazy medialne konstruowane są nie po to bynajmniej, by odpowiadać na czyjekolwiek zapotrzebowania, tylko po to, żeby je kształtować. Nieprzypadkowo media nazywa się w Polsce i nie tylko opiniotwórczymi. Do następnego.